Jeśli oddacie władzę Joe Bidenowi, radykalna lewica obetnie budżety policyjne w całym kraju. Nikt nie będzie bezpieczny w Ameryce Joe Bidena. Tak mówił ostatnio na konwencji republikanów prezydent Donald Trump. Czy rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych może zwyciężyć w osobie Joe Bidena radykalna lewica? O tym wszystkim w najnowszym Klubotygodniku. Zapraszam do oglądania. Ja nazywam się Andrzej Kochut, a to jest Klubotygodnik Klubu Jagiellońskiego, w którym co tydzień staramy się mierzyć z newsami z Polski i z zagranicy. Raz Piotr Trudnowski, raz ja. Oprócz tego zacząłem serię podcastową na temat Stanów Zjednoczonych, o której kiedyś w Klubotygodniku wspominałem. Jeżeli jesteście zainteresowani wyborami amerykańskimi, seria nazywa się Po Amerykańsku. Można ją znaleźć na różnych platformach podcastowych. Link znajdziecie również w opisie tego filmu. Zachęcam do słuchania i zachęcam również do zainteresowania się głębszego kwestią wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli macie jakieś własne pytania, które domagają się odpowiedzi, komentarze są dla Was. Bardzo chętnie przeczytam, co Was interesuje, czego chcielibyście się dowiedzieć, jakie macie wątpliwości i te dylematy postaram się wyjaśnić albo w podcaście, albo być może nawet w kolejnym odcinku Klubu Tygodnika w formie Q&A. Zobaczymy, ile tych pytań będzie. A wracając do tematu tego odcinka, cofnijmy się w czasie o 11 lat do 12 września 2009 roku, bo wtedy właśnie w Waszyngtonie z Freedom Plaza pod Kapitol przemaszerował tak zwany Marsz Podatnika. Maszerujący w nim ludzie sprzeciwiali się rozbuchanym rządowym wydatkom, rosnącym programom socjalnym, coraz większym ograniczeniom wolnego rynku, ale przede wszystkim być może reformie opieki zdrowotnej zaproponowanej przez Baracka Obamę. Nieśli ze sobą transparenty, które twierdziły, że Barack Obama jest socjalistą, ale nieśli również rozmaite transparenty, które nawiązywały do początków Stanów Zjednoczonych. Mieliśmy cytat z konstytucji We the People, była również tak zwana flaga Gadsdena, czyli ruszający do boju grzechotnik na żółtym polu z podpisem Nie depcz mnie. Te nawiązania do początków amerykańskiej republiki były nieprzypadkowe, ponieważ organizatorzy tego protestu, czyli Tea Party, uważali, że właśnie tamta Ameryka z początków amerykańskiej państwowości była państwem wielkim. Nieskrępowanym, gdzie wolny rynek rządził, gdzie ludzie nieskrępowani opieką socjalną mogli w pełni realizować swoją przedsiębiorczość. Jeżeli Ameryka ma wrócić do swojej wielkości, to tylko wracając do swoich korzeni. Propozycje Tea Party trafiły na podatny grunt, bo po kryzysie z 2008 roku wielu Amerykanów miało poczucie, że z państwem coś dzieje się nie tak, że je trzeba naprawić i w związku z tym ta propozycja powrotu do korzeni wydawała się dobrą receptą, jak to państwo naprawić. No i odbicie tego widzieliśmy w wyborach z 2010 roku, kiedy kandydaci popierani przez Tea Party zyskali kilka miejsc w Senacie amerykańskim i nawet kilkadziesiąt w Izbie Reprezentantów. To oczywiście oznaczało, że stworzyli oni frakcję zdolną wywierać wpływ na partię republikańską i kształtować kierunek, w jakim ta partia pójdzie. Po 2010 roku Tea Party już nie była aż tak wpływowa i coraz bardziej traciło się poparcie dla tej konkretnej formacji, frakcji w ramach Partii Republikańskiej. Natomiast sama koncepcja, że Ameryka powinna wrócić do swoich korzeni, by znowu odzyskać wielkość, z całą pewnością na amerykańskiej scenie politycznej pozostała. Wystarczy przypomnieć jedno hasło: Make America Great Again. I tak w 2016 roku Donald Trump zwyciężył na fali, którą gdzieś zapoczątkowała Tea Party kilka lat wcześniej. No i teraz powstaje pytanie, jak ta reakcja na kryzys 2008 roku, która wzmocniła liberalnych, libertariańskich polityków oraz wyniosła do władzy samego Donalda Trumpa, miałaby z kolei spowodować wzrost poparcia dla radykalnej lewicy. A to wydaje się, że właśnie w Stanach Zjednoczonych się dzieje. Żeby to zrozumieć, trzeba przeanalizować drugą próbę odpowiedzi na kryzys 2008 roku. Bo politycy Partii Demokratycznej, a także ich wyborcy, również dostrzegli, że Ameryka potrzebuje korekty kursu. Tylko inaczej odpowiedzieli na kryzys 2008 roku. Uznali mianowicie, że Stany Zjednoczone już nigdy nie będą tą potęgą, którą były. Uznali, że wiele mówią takie dane, jak na przykład ta, że
ludzie urodzeni w 1984 roku w zasadzie nie mogą liczyć na wyższe zarobki niż ich rodzice. Kiedyś obietnica lepszej przyszłości dla dzieci była tym, co napędzało amerykański sen. Teraz to się zdecydowanie zmieniło i w związku z tym, ponieważ wielu Amerykanów nie może liczyć na lepszą przyszłość, chce liczyć na lepszą teraźniejszość. Chce mieć dostęp do darmowej opieki zdrowotnej, łatwiejszy dostęp do uniwersytetów, wyższe płace minimalne. I to te idee zaczęły zyskiwać na popularności. Krótko mówiąc, trzeba obywatelom zapewnić bezpieczeństwo socjalne na podobieństwo tego, co mamy w zachodniej Europie. Trzeba również zadbać o ekologię, a w polityce międzynarodowej pogodzić się ze słabszą pozycją Stanów Zjednoczonych i zrównoważyć ją wzmocnieniem i zacieśnieniem sojuszy. Pierwszym zwiastunem popularności takich postulatów były wyborcze sukcesy Berniego Sandersa, który co prawda przegrał prawybory z Hillary Clinton ostatecznie, ale w kilku stanach zwyciężył i napędził jej sporego stracha. Pokazał również, że polityk, który sam siebie określa jako socjalista i który swoimi postulatami zmierza w kierunku państwa opiekuńczego, niekoniecznie jest skazany na porażkę już na starcie. Niemniej jednak w 2016 roku Bernie Sanders z całą pewnością wydawał się na amerykańskiej scenie politycznej radykałem. Wiele się jednak zmieniło w ciągu ostatnich 4 lat. Jak powiedział sam Sanders na ostatniej konwencji demokratów, idee, o które walczyli progresywiści, jeszcze niedawno uchodziły za radykalne, dziś stają się po prostu demokratycznym mainstreamem. Zresztą ten cytat z Berniego Sandersa wykorzystał sztab Donalda Trumpa, by w spocie atakującym Joe Bidena pokazać go jako twarz lewicowego radykalizmu. Many of the ideas we fought for that just a few years ago were considered radical are now mainstream. Bernie's right. Joe Biden embraced the policies of the radical left. Your job, savings and future won't be safe in Joe Biden's America. To zresztą jest stała ostatnio taktyka sztabu Donalda Trumpa, przekonywanie, że Joe Biden reprezentuje właśnie tych lewicowych radykałów. Tych spotów jest więcej. W moim ulubionym Biden Sanders oraz Alexandria Ocasio-Cortez tańczą w basenie. On far left policies, Joe Biden, Bernie Sanders and AOC are perfectly synchronized. Raising taxes on working families? Yes. Amnesty for 11 million illegal aliens, letting them compete for American jobs. You bet. Eliminating cash bail. Criminals back out in the street. Perfect again. Biden's policies go swimmingly with the far left. Just don't go swimming with Biden alone. Joe Biden, perfect for the left, very wrong for America. A skoro już o Ocasio-Cortez mowa, to kolejnym dowodem na rosnącą siłę progresywistów na amerykańskiej scenie politycznej jest ich rosnąca reprezentacja w Izbie Reprezentantów. Po wyborach z 2014 roku progresywny kokus liczył sobie 68 reprezentantów, kongresmenów. Po 2018 roku już 95 kongresmenów. I te wybory z 2018 roku przyniosły właśnie sukces Ocasio-Cortez oraz 3 innych kobiet, które już wkrótce stały się znane jako The Squad. Latynoska, afroamerykanka, 2 muzułmanki, w tym jedna nosząca hijab. Wszystkie mają poniżej 50 lat, wszystkie były wcześniej skazywane na niepowodzenie, a mimo to wygrały w swoich okręgach. I wszystkie cechują się mocno lewicowym światopoglądem. Zyskały popularność również dlatego, że dość szybko przystąpił do ataku na nie prezydent Donald Trump, który na Twitterze napisał m.in., że te kobiety, The Squad, powinny wrócić do swoich krajów zrujnowanych i skorumpowanych i tam pomóc naprawić sytuację. Co było tyle ciekawe, że 3 z nich urodziły się w Stanach Zjednoczonych. Niespodziewany sukces oraz ataki ze strony prezydenta Donalda Trumpa utrwaliły popularność The Squad na amerykańskiej scenie politycznej. Jednak prawdziwe potwierdzenie tego trendu, a więc rosnącej popularności progresywnych postulatów, pojawiło się wraz z początkiem kampanii prawyborczej w obozie demokratycznym w zeszłym roku. Postulaty Sandersa z 2016 roku, a więc wzrost płacy minimalnej, powszechna opieka zdrowotna, szerszy dostęp do szkolnictwa wyższego, stały się już nie radykalnymi propozycjami polityka z lewej strony, ale centralnymi tematami tych prawyborów. A sam Sanders zyskał na lewicy poważną kontrkandydatkę w postaci Elizabeth Warren. I ostateczny sukces Joe Bidena wcale nie przekreśla tej tezy o skręcie w lewo Partii Demokratycznej, wcale nie oznacza, że ta partia pozostanie jakoś dużo bardziej w centrum, ponieważ sam Biden występuje z programem, który w porównaniu
porównaniu z programami z lat ubiegłych jest jednym z najbardziej lewicowych, jeśli nie najbardziej lewicowym programem, z jakim kiedykolwiek wystąpił kandydat demokratyczny. A na to jeszcze nakłada się szereg kompromisów, które Biden musiał zawrzeć z Bernie Sandersem po to, by ten udzielił mu swojego poparcia i by jego wyborcy również na Bidena zagłosowali. Sztaby Sandersa i Bidena długo negocjowały i ostateczna umowa programowa między nimi ma ponad 100 stron. Zabawnie ogląda się dziś grafiki sprzed dekady, na których przeciwnicy Baracka Obamy prezentowali go jako człowieka, który zamieni Stany Zjednoczone w Związek Radziecki. Wmontowywano go w plakaty propagandowe z czasów ZSRR, czy prezentowano go na grafikach obok Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina jako naczelnego amerykańskiego komunistę. Dziś ten sam Barack Obama przestrzega swoją partię, by nie skręciła za bardzo w lewo. Ostrzega, że poddanie się dyktandu lewicowych twitterowiczów może spowodować, że ci bardziej centrowi i umiarkowani wyborcy rozstaną się z demokratami i nie będą chcieli na nich głosować. I choć wydaje się, że na poziomie taktycznym Obama rzeczywiście ma rację, demokraci powinni o to centrum zawalczyć, by móc pokonać Donalda Trumpa, to jednak jest to symboliczny dowód na mocny przechył w lewo całej partii demokratycznej, skoro uchodzący kiedyś za lewicowego prezydent, były prezydent, dziś przestrzega swoją partię, by tak daleko w lewo nie skręcała. Ten skręt partii demokratycznej wynika też po części z tego, że nastroje w Stanach Zjednoczonych przechyliły się bardziej w lewo. W 2012 roku, po przegranej Mitta Romneya, w partii republikańskiej powstał raport analizujący przyczyny tej porażki i mający znaleźć drogę na przyszłość. Jednym z centralnych stwierdzeń tego raportu było to, że republikanie zaczynają tracić możliwość osiągnięcia większości w amerykańskim społeczeństwie, co wyraźnie potwierdzały wybory z ostatnich kilku, nawet kilkunastu lat. Po 1988 roku, aż do wyborów z 2012, republikanom tak naprawdę tylko raz udało się zdobyć większość. To było w 2004 roku, kiedy zwyciężył George Bush Jr. Oprócz tego mieliśmy dwa razy zwycięstwo Clintona, dwa razy zwycięstwo Obamy oraz jedno zwycięstwo Busha nad Alem Gorem w 2000 roku, kiedy zdobył mniej głosów, ale dzięki amerykańskiemu systemowi wyborczemu jednak wygrał. Dla republikanów wtedy była to przesłanka do tego, by zmienić oblicze partii republikańskiej, ponieważ społeczeństwo się zmienia. Przede wszystkim przybywa imigrantów z krajów latynoskich, co może dla republikanów stanowić problem, ponieważ Latynosi w większości głosują na demokratów, a ich w społeczeństwie amerykańskim gwałtownie przybywa. Republikanom zaś trudno jest ich do siebie przyciągnąć, jak to skomentował cytowany w tym raporcie republikański polityk. Trudno oczekiwać, że jeśli nazwie się kogoś brzydkim, to ten ktoś pójdzie potem z tobą na studniówkę, a trochę tak postępują jego zdaniem republikanie wobec latynosów. Wnioski z tego raportu z całą pewnością nie spotkały się z przychylnym przyjęciem przez bardziej konserwatywnych polityków partii republikańskiej. Ile wyszło z tego ambitnego planu zmian w partii republikańskiej, nie trudno się domyślić, patrząc na sukces wyborczy Donalda Trumpa z 2016 roku. Partyjny beton otrzymał potwierdzenie, że nie musi się zmieniać, że tak naprawdę utrzymanie tej linii, którą trzymają obecnie, a nawet jej pogłębienie, wcale nie musi przekreślić ich szans wyborczych, no i oznacza to, że w przyszłości zmiany w partii republikańskiej stają się coraz trudniejsze i coraz mniej prawdopodobne i tutaj nastrojów nie psuje nawet fakt, że tak naprawdę w powszechnym głosowaniu Donald Trump miał 3 miliony głosów mniej niż Hillary Clinton i wygrał w zasadzie tylko dzięki temu, jak zorganizowany jest amerykański system wyborczy. Można więc założyć, że w przyszłości te zmiany demograficzne będą przechylać szale coraz mocniej na stronę demokratów. Zmiany demograficzne będą więc promować demokratów, a w związku z tym również programy, które demokraci przyjmą. Demokraci zaś najprawdopodobniej będą przyjmować plany coraz bardziej idące w lewo, bo tak przechyla się amerykańskie społeczeństwo, co pokazują badania z całą pewnością niepokojące dla partii republikańskiej. Otóż w tej chwili większość Amerykanów popiera takie kwestie jak
płatne urlopy macierzyńskie, bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej, czy chociażby podniesienie płacy minimalnej. Oczywiście wśród tych popierających te kwestie jest raczej mniejszość republikanów, ale jednak również i oni są. Co ciekawe, nawet program Green New Dealu, czyli progresywistyczna odpowiedź nie tylko na zmiany klimatu, ale również na nierówności społeczne, zyskuje coraz większe poparcie społeczeństwa amerykańskiego, choć tutaj sprzeciw zarejestrowanych wyborców republikańskich jest niemal jednogłośny. Tutaj mała dygresja. W badaniu świadomości społecznej dotyczącej reform Green New Dealu okazało się, że wśród republikanów znajomość tego tematu jest dużo większa niż wśród demokratów. No i próba odpowiedzi na tą zaskakującą odpowiedź płynącą z badań. Skąd taka sytuacja? Otóż największa świadomość dotycząca Green New Dealu była wśród widzów telewizji Fox News. Koniec dygresji. Innym dowodem na zmianę społecznych nastrojów może być rosnące poparcie dla postulatów zgłaszanych przez aktywistów spod znaku Black Lives Matter. Do 2018 roku była to mniejszość Amerykanów, ale w 2018 już 50%, a protesty tegoroczne przyniosły zdecydowany wzrost popularności tych postulatów. To poparcie wystrzeliło wraz z początkiem czerwcowych protestów. Jednak tutaj trzeba odnotować, doszło do pewnego załamania tego trendu i im dłużej te protesty trwają, im więcej pojawia się doniesień o aktach przemocy, wandalizmu, kradzieży itd., tym jednak to poparcie ostatnio zaczyna jednak bardziej spadać, również wśród wyborców Partii Demokratycznej. Co to oznacza dla nadchodzących wyborów? Otóż demokraci wcale nie muszą wygrać. Mimo narastających nastrojów progresywistycznych w Partii Demokratycznej oraz rosnącego poparcia dla tych lewicowych postulatów, wciąż może się okazać, że tych centrowych wyborców jest w partii więcej i zbyt daleki skręt w lewo może ich po prostu zniechęcić. To przed czym ostrzegał Barack Obama. Konwencja Partii Republikańskiej pokazała, że jednym z głównych komunikatów, które Donald Trump planuje przekazywać na ostatniej prostej kampanijnego wyścigu, będzie ten dotyczący protestów na ulicach amerykańskich miast. Krótko mówiąc, Donald Trump i jego sztab będą podkreślać wszelkie akty wandalizmu, przemocy, ataków na policjantów, kradzieży, podpaleń samochodów itd., by pokazać to jako chaos w rządzonych od lat przez demokratów miastach. Chaos, który zostanie jeszcze spotęgowany, jeżeli do władzy dojdzie radykalna lewica, która obetnie budżety dla policjantów. Wtedy zapanuje już zupełna anarchia. Tak jak 4 lata temu Donald Trump przestrzegał swoich rodaków przed imigrantami z Meksyku, bo jak mówił, nie przysyłają tu swoich najlepszych ludzi, tak tym razem stara się wzbudzić u zwykłych Amerykanów strach przed przemocą na ulicach. W tej retoryce radykalna lewica zastąpiła handlarzy narkotyków i gwałcicieli przybywających zza południowej granicy. Ta taktyka po raz drugi może się powieść. Na ostatniej prostej kampanijnego wyścigu progresywiści mogą nawet okazać się obciążeniem wizerunkowym dla Bidena i widać, że demokraci rozumieją ten problem, co pokazała dobitnie ich konwencja partyjna. Lewicowi politycy zostali tam nieco zmarginalizowani, a więcej miejsca zostawiono tym politykom, którzy lepiej są odbierani przez wyborców umiarkowanych, Billowi Clintonowi, Barackowi Obamie. O tym zresztą więcej mówiłem w podcaście, do którego jeszcze raz zachęcam i zapraszam do słuchania. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Sam Biden również stara się odcinać od postulatów takich jak cięcia w policyjnych budżetach, czy bardzo mocno zaznacza, że jest przeciwko przemocy na ulicach amerykańskich miast. Demokraci rozumieją, że przedłużające się protesty powodują, że i kolejne wydarzenia burzliwe, takie jak w Kenoszy ostatnio, powodują, że elektorat zaczyna być zmęczony tą sytuacją, zaniepokojony, a w związku z tym słowa Donalda Trumpa padają na coraz bardziej podatny i żyzny grunt. Z drugiej strony pandemia jednak sprzyja progresywistom. Gospodarcze zawirowania i związane z nimi pakiety pomocowe spowodowały, że wielu Amerykanów skorzystało z pomocy socjalnej państwa. I to w momencie, kiedy takie tradycyjne argumenty, że przecież można dać sobie radę samemu, że można pójść i zarobić,
po prostu przestały działać. Pewien próg został przekroczony i w przyszłości najprawdopodobniej programy socjalne będą dużo łatwiejsze do przyjęcia dla amerykańskich wyborców. Z drugiej strony opieka zdrowotna powszechna i zapewniana przez państwo może stać się bardziej popularnym postulatem, ponieważ wielu Amerykanów doświadczyło, że na przykład nieubezpieczeni musieli bardzo dużo zapłacić za leczenie, że na przykład ci, którzy z powodu pandemii stracili pracę, nagle stracili również ubezpieczenie zdrowotne opłacane wcześniej przez pracodawcę. To może spowodować zwrot również, jeżeli chodzi o te kwestie. Samo zwycięstwo Joe Bidena oczywiście nie spowoduje, że Ameryka nagle zamieni się w Szwecję. Jego program jest dużo bardziej umiarkowany, ale rosnącą popularność progresywistów trzeba odnotować. Tak jak Tea Party po 2010 roku narzucała pewne tematy partii republikańskiej i w pewien sposób kształtowała jej program, tak podobną rolę mogą odegrać progresywiści wobec partii demokratycznej. Zwłaszcza, że popularność ich postulatów będzie rosła. Widać, że będzie rosła również w młodym pokoleniu Amerykanów, tych, którzy już głosują, albo tych, którzy dopiero będą głosowali. Badania na TikToku pokazały, że najpopularniejszym tam politykiem w czasach kampanii prawyborczej był Bernie Sanders. Za 4 lata Bernie Sanders już nie wystartuje najprawdopodobniej, bo będzie już po 80, ale rośnie mu godne pokolenie następców. Wspominałem wcześniej o Aleksandrii Ocasio-Cortez, która prawdopodobnie kiedyś za 8-12 lat być może na karcie do głosowania w wyborach prezydenckich się pojawi. Na razie wciąż jest jeszcze zbyt młoda, ale już ma sporą rozpoznawalność i popularność na amerykańskiej scenie politycznej. Jak na razie popularność progresywnych postulatów wcale nie musi oznaczać, że Donald Trump wybory przegra, a sami progresywiści dla Joe Bidena mogą okazać się problemem w walce o Biały Dom. Jednak warto zwrócić na nich uwagę, bo to oni w przyszłości mogą kształtować program Partii Demokratycznej, która ze względu na trendy demograficzne oraz społeczne przechylenie nastrojów będzie miała coraz większe wpływy długofalowo na amerykańskiej scenie politycznej, no chyba że republikanie w jakiś sposób się odmienią. No i w związku z tym progresywiści mogą też kształtować charakter Stanów Zjednoczonych w przyszłości. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam oczywiście jak zawsze do subskrybowania tego kanału, do zostawienia komentarza poniżej. Przypominam, że w komentarzach możecie pytać o kwestie związane z wyborami w Stanach Zjednoczonych, które Was zainteresowały, zaintrygowały, jakieś wątpliwości, które należy wyjaśnić. Na kanale znajdziecie oczywiście również filmy Piotrka Trudnowskiego poświęcone tematyce polskiej. Odsyłam, zobaczcie, co już jest dostępnego na naszym kanale. Odsyłam również na portal klubjagielloński.pl, jeżeli jesteście zainteresowani naszą publicystyką. Tam również szerszy dobór tematów i autorów warto sprawdzić. No i przypominam o moim podcaście o wyborach amerykańskich. Link w opisie poniżej. Mam nadzieję, że widzimy się tutaj już za 2 tygodnie, a słyszymy się na kanale podcastowym o wiele szybciej. Do usłyszenia i do zobaczenia. You